Audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy! Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość w pierwszej w roku szkolnym 2024-25 audycji z cyklu Młodzi o młodych dla młodych, przygotowanej przez społeczność szkolną Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Powtórzę się, ale muszę to powiedzieć. Jest to dla nas szczególny moment, ponieważ rozpoczynamy już 12 rok współpracy z Katolickim Radiem Zamość. I w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania pracownikom radia za okazaną nam życzliwość, możliwość doskonalenia warsztatu młodego dziennikarza. Katolickie Radio Zamość zasługuje na słowa uznania za tak wytrwałą pracę, która odpowiada na szerokie potrzeby nie tylko naszej młodzieży, ale także całego społeczeństwa. Młodzi ludzie, którzy zasiadają przed mikrofonem, mają okazję podzielić się swoimi przemyśleniami z radiosłuchaczami. W tych audycjach, które są emitowane raz w miesiącu, poruszamy różne problemy. Przede wszystkim problemy, które dotyczą młodego człowieka, jego rodzinnego domu, rówieśników, trudnych wyborów życiowych, ale też relacji z innymi. Mówiliśmy również o tym, jakie dylematy są związane z wiarą młodego człowieka. Mamy wielką nadzieję, że ta nasza współpraca będzie trwała i nadal kształtowała osobowość młodych ludzi. Tym razem przed mikrofonem zasiadły uczennice, które mieszkają w internacie. Wiktoria Cybrowska, Pelepysza Natalia, Momentowa Lilia oraz prowadząca audycję Edyta Świstowicz-Mazur. Jest nam niezmiernie miło gościć także panią Patrycję Krygowską-Kurek, która pełni funkcję wychowawcy internatu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Patrycja, jak być może państwo pamiętają, gościła na antenie Katolickiego Radia Zamość w czerwcu bieżącego roku. I zgodnie z zapowiedzią zaprosiliśmy panią Patrycję ponownie, aby poruszyć jakże ważny temat. Już nie tylko w kategorii pasji, bowiem w czerwcu rozmawialiśmy na temat pasji w życiu młodego człowieka, a pani Patrycja jako wychowawca w internacie czyni wiele działań, które właśnie odpowiadają pasjom młodych ludzi. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać już nie tylko właśnie w kategorii pasji, ale także stylu i sposobu życia. Ale o tym za moment. Dodam tylko, że przy Zespole Szkół w Lubaczowie działa internat. W miesięczniku Teraz z marca 2024 roku mogliśmy przeczytać obszerny artykuł na temat tego, jak funkcjonuje szkolny internat, w którym mieszkają zarówno uczniowie Zespołu Szkół w Lubaczowie, jak i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Jedno jest pewne, że bez wątpienia w internacie podejmowane są bardzo ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia i myślę, że podczas dzisiejszego spotkania będą się mogli państwo jeszcze więcej dowiedzieć na ten temat. Dlaczego tak się dzieje? A no właśnie, nauczyciele, którzy pracują w internacie, to nie tylko wychowawcy, ale też pasjonaci, którzy starają się zarazić swoich podopiecznych własną pasją. I to, co robią, jest nie tylko piękne, ale jakże wartościowe. Więcej mogliśmy się dowiedzieć i posłuchać na ten temat podczas właśnie tej czerwcowej audycji, kiedy gościliśmy jeszcze innych wychowawców internatu. Pani Patrycja była niegdyś uczennicą Zespołu Szkół w Lubaczowie, a dzisiaj, jak już wspomniałam, pracuje jako nauczyciel i wychowawca. Wiemy też, że pani Patrycja opiekuje się zespołem muzycznym, który działa w internacie, a ponadto prowadzi zajęcia relaksacyjno-ruchowe. Pani Patrycjo, skąd pomysł na tak pożądane w XX wieku zajęcia, gdzie wiele osób, jak wiemy, chce dbać nie tylko o swoje zdrowie, ale również o swój wygląd? Ten pomysł narodził się w mojej głowie już wiele lat temu, w momencie, kiedy ja sama borykałam się z nadwagą, ogromną nadwagą.
i dzięki własnym siłom udało mi się schudnąć, zrzucić na wadze 33 kilo. Uważam, że to jest wyczyn. Zrobiłam to tak naprawdę w oparciu jedynie o wiedzę fachową dostępną w literaturze. Wtedy jeszcze nie było tak popularne w internecie mówienie o tym, tyle filmików, które teraz możemy spotkać. Dopiero się to rozkręcało, więc ja jednak skłaniałam się ku temu, żeby przeczytać, pomyśleć i zrealizować. Trwało to długo, bo około 1,5 roku, no ale takie właśnie sytuacje długofalowe sprawiają, że zmieniamy swój styl życia i dbamy o własne zdrowie. Tak też zrobiłam i jak już mi się to udało, to stwierdziłam, że jeśli kiedyś będę miała okazję komuś przekazać moją pasję, moją wiedzę, która ciągle się rozwija, ponieważ poznajemy nowe metody, nowe działania, to ją przekażę. No i kilka lat temu stwierdziłam, że jest idealna okazja. A że w internacie staram się zawsze dobrać zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb młodzieży, stąd też stwierdziłam, że zapytam moje wychowanki, czy takowe zajęcia ruchowe cieszyłyby się ich zainteresowaniem. Okazało się, że tak. Na początku była to grupa 20-kilkuosobowa. Ja byłam w szoku w ogóle, że tyle osób naraz chce i to robi w wolnym czasie. Totalnie nie mam żadnych narzędzi, które mogłyby ich skłonić ku temu, żeby przychodzić regularnie. To są tylko zajęcia proponowane. Tutaj nie ma przymusu i tego typu rzeczy. Więc tak też się stało. Dzieliłam grupy i zaczęliśmy ćwiczyć. W międzyczasie trochę tych osób przybywało, ubywało, trochę zostało na dłużej. W tamtym roku to było takie apogeum chyba naszego działania, ponieważ ćwiczyłyśmy 2 razy w tygodniu, nawet w weekendy i pozwalałyśmy sobie na 40 minut ruchu, który potem rodził w nas pozytywne emocje, empatię, energię, endorfiny. I myślę, że to chyba o to tutaj chodzi, żeby ten wolny czas spożytkować w dobry sposób, ponieważ nawet jeśli jesteśmy wycieńczeni, zmęczeni, zdenerwowani, zestresowani, to właśnie taka aktywność fizyczna, pomimo że wydawałoby się, że potrzebujemy odpocząć, poleżeć, to okazuje się, że jednak nie. Nasz organizm potrzebuje ruchu, ponieważ przy ławce, na zajęciach nie zawsze jesteśmy w stanie móc wyzwolić z siebie, wyrzucić nadmiar stresu, przebodźcowania czy innych rzeczy. Dlatego wyszłam im naprzeciw i w tym roku szkolnym także zamierzamy ćwiczyć. Jeszcze nie mamy pewności co do tego, jakie to są terminy, ile będzie osób. Zawsze wrzesień jest takim przełomowym miesiącem, gdzie formujemy grupę i czekamy, myślimy i planujemy. Także tak się ten pomysł zaczął i ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona na to, że młodzież sama potrzebuje tego i mówi mi o tym, dlatego ja wychodzę naprzeciw ich potrzebom. I ich oczekiwaniom, dokładnie, bo ja przyznam sama, że podczas tej czerwcowej audycji, kiedy pani wspomniała o tym, że rzeczywiście patrząc nawet na własne doświadczenia i sugerując się tym, że skoro ja mogłam zrzucić tych kilkanaście kilogramów, prawda, no bo tutaj bardzo, bardzo dużo i bardzo się cieszę, że pani o tym mówi, bo myślę, że to dla niejednego z nas może być naprawdę świetna motywacja. Ja do tego tematu jeszcze wrócę, ale pomyślałam, że może warto powiedzieć o tym dobrze, bo tak jak pani mówi, że we wrześniu dopiero się to wszystko rozpoczyna. Owszem, ale też wiem, że nowy rok szkolny jest takim dobrym momentem, kiedy można coś zacząć, prawda? I chcemy to kontynuować przez te 10 miesięcy. Przynajmniej wiem, że ja tak czasami mam, wiem, że moje dzieci, ale wiem, że też uczniowie na przykład rozpoczynają zajęcia w szkole muzycznej czy zajęcia teatralne, przeróżne zajęcia. I właśnie może to jest dobry moment, że z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy coś nowego. Czyli jednym słowem, to co pani przeżyła na własnej skórze, próbuje pani wprowadzić w życie, oczywiście z korzyścią dla młodego pokolenia. Tak, dokładnie tak. I to jest, proszę państwa, piękne. Jeszcze pozwolę sobie tutaj tak dopytać, wspomina pani wychowanki, że biorą udział w tych zajęciach, ale w internacie też są chłopcy. Czy chłopcy nie są tym zainteresowani? Czy pani im nie proponuje? Bo o to chciałam dopytać. To znaczy, jeśli chodzi o chłopców,
mieszkających w internacie, odbywają się zajęcia takie sporadyczne, które prowadzi mój kolega i jest to na zasadzie meczy w siatkówkę. Gdzieś tam myślę, że jakiś tam delikatny trening siłowy, który mogą sobie wprowadzić na miarę naszych możliwości. Ja nie jestem do końca świadoma tego, jak mogłabym ćwiczyć właśnie z mężczyznami, ponieważ to jest też zupełnie inna sylwetka, inne potrzeby. Chłopcy o wiele więcej potrafią się ruszać. Dla nich stretching i rozciąganie się nie jest kluczowe, a my się właśnie nad oddechem skupiamy, nad postawą ciała, nad koordynacją postawy ciała, która jest tak teraz bardzo ważna poprzez chociażby siedzenie ciągle przy telefonach komórkowych czy laptopach. I właśnie ja po prostu wiem, jak ja mogę pracować na własnym przykładzie i też mogę wymagać tego samego od dziewcząt. Ja już mam tak po prostu, że jeśli czegoś do końca nie wiem albo nie czuję tego, to po prostu staram się proponować coś innego, a skupić się na tym, czego jestem pewna i robić to na 100%. I to wspaniałe, bo rzeczywiście, skoro są inne możliwości, tak jak pani powiedziała, ale chyba nawet dziewczynek jest więcej w internacie, tak. Prawda? Więc rzeczywiście, chociaż chłopcy też są ważni, ale to, co pani mówi, chłopcy inaczej spędzają ten i czas wolny, ale też te rozgrywki sportowe, chociaż też mają ku temu możliwości. Dziewczyny, my w piłkę nożną nie bardzo, ale takie zajęcia, zresztą zaraz będziemy o tym mówić. Dobrze, ja jeszcze bym chciała tutaj zapytać, bo wiem, że czasami młodzi ludzie nie wiedzą, od czego zacząć. Bardzo często mówimy, że chciałabym zrzucić parę kilo. To jest jedno. Tylko tak, jeżeli naprawdę chcielibyśmy, to pewnie nam by się udało, tak jak udało się to pani Patrycji. Ale chyba musiała pani bardzo chcieć, prawda? Tak, tak naprawdę dotarło to do mnie. To był szok, ponieważ przy okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością diagnozowałam swój skład ciała i wiek metaboliczny. Przekraczał 20 lat mojego życia. Dla mnie to był szok, że kobieta 20-paroletnia ma wiek metaboliczny około 45-latki. To pomyślałam sobie i oczywiście wiedząc, jakie choroby mogą mnie czekać, no niestety otyłość równa się choroby. No niestety i brak energii i od razu nasze samopoczucie spada, samoocena i tego typu rzeczy. Więc tak sobie pomyślałam, że no jeśli nie teraz, no to kiedy? I akurat to był taki moment, kiedy wiedziałam, że nie stać mnie na to, żeby zasięgnąć opinii specjalisty, żeby umówić się z kimś, kto na co dzień ćwiczy, stara się i dba o zdrowie. Wiedziałam, że muszę to zrobić bardzo niskobudżetowo. Nie interesował mnie strój, bo teraz jest moda na to, żeby mieć super buty, super getry, dresy, cokolwiek. Wejdę pani w słowo i tylko dodam, moja koleżanka się śmieje, że jej mąż zawsze zaczyna właśnie od stroju i potem się na tym kończy. Ale tak wiele uśmiechamy się tutaj wszystkie, bo wydaje się człowiekowi, że strój jest najważniejszy, a wcale tak nie jest, prawda? Bo chyba te chęci, ta siła walki, a strój można kompletować później. Tak, dokładnie, dlatego też, no właśnie ja zaczęłam od tego, że nie patrzyłam na strój, byleby było coś wygodnego, coś, co mi ruchów nie krępuje. I tak to też się zaczęło. Miałam zloty i upadki. Czasami myślałam sobie, nie, to ja już nie mam siły, znowu to nie jest tak. Ale potem zaczęło powolutku się coś zmieniać. Zmieniłam też nawyki żywieniowe. O tym też trzeba powiedzieć, że same ćwiczenia nigdy nie przyniosą super efektów, jeśli śmieciowo się odżywiamy. Więc ruch to zdrowie to raz, ale jednak to, co jemy, jesteśmy tym, co jemy. Więc trzeba o tym pamiętać. Picie dużej ilości wody. Ja od razu poczułam różnicę, kiedy zaczęłam się mocno nawadniać. Zobaczyłam, że nie jestem tak senna, że moja twarz, moja skóra inaczej wygląda, że pozbycie się nadmiaru skóry, nie skóry, tylko wody z organizmu, też wiele dało. I tak powolutku patrzyłam na to, jak reaguje mój organizm na przeróżne rzeczy. Więc myślę, że to jest ta podstawa, że nie tylko trening, oczywiście jest zawsze na plus, bo ruch to zdrowie i to od razu widać. Widać, jeśli ktoś się rusza i jest sprawny, no to po prostu na pierwszy rzut oka widać. Ale jeśli do tego dodamy jedzenie, żywienie zdrowe, mówię tutaj o nieprzetworzonych produktach, gotowaniu wspólnie w domu, bo to jest bardzo ważne,
od tego wychodzimy i to jest bardzo dobra baza. I potem trzeba pamiętać, że trzeba dać sobie trochę czasu, że trzeba się do siebie uśmiechnąć i powiedzieć, dałam radę, kolejny dzień przybliża mnie do mojego celu. I czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Pamiętajmy też, że tak naprawdę hormony, czasem ktoś ma jakąś chorobę, to wszystko tak naprawdę działa zawsze na plus. Bo nawet jeśli cierpimy na jakąś dolegliwość, to jeśli się zdrowo będziemy odżywiać, to nigdy sobie nie zaszkodzimy. Ruch to też zdrowie. Dlatego pamiętajmy, że w każdej sytuacji wysiłek fizyczny i dobra dieta, a w zasadzie nie dieta, bo to chyba nie brzmi najlepiej. Myślę, że to nie jest kwestia diety, tylko zdrowych nawyków żywieniowych. Wtedy, jeśli to robimy, nie musimy być na diecie, bo wystarczy się zdrowo odżywiać. I to jest, myślę, najważniejsze nie tylko w wieku młodym, jako młodzież, jako dzieci, dziewczyny, nastolatki. Myślę, że to na całe życie. Jeśli sobie ktoś takie nawyki żywieniowe wyrobi, to zawsze będzie do tego wracać. Nawet jeśli ma gorszy moment, wróci do swoich nawyków, bo organizm tego potrzebując się będzie domagał, a że to są odruchy bezwarunkowe, to będziemy sięgać po tę wodę, po te warzywa, po te różne takie rzeczy, które są bardzo dla nas dobre i zdrowe. Dziękuję za ten wspaniały wykład, ale też poparty takimi własnymi doświadczeniami, bo myślę, że to jest ważne, bo tak jak pani powiedziała, można sięgnąć czy to do literatury, czy to poszukać wielu rzeczy ciekawych informacji w internecie, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nas przekona o tym, powie nam, jak to było w jego przypadku, to rzeczywiście bardziej to do nas przemawia. Dlatego też dziękuję, że mówi pani o tym, że nie tylko ruch, bo owszem, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale również te zdrowe nawyki żywieniowe. I o tym, co warto być może jeść, jak do tego podchodzą młode osoby, będziemy o tym rozmawiać już po przerwie, a teraz zapraszamy państwa na króciutką przerwę. Audycja z cyklu Młodzi o Młodych dla Młodych. Zapraszamy! Witamy po przerwie. Przypomnijmy, że dzisiaj gościmy panią Patrycję Krygowską-Kurek, pełniącą funkcję wychowawcy internatu wraz z wychowankami i rozmawiamy na temat zdrowego stylu życia. Przed przerwą pani Patrycja powiedziała nam, na co należy zwrócić uwagę, aby człowiek czuł się dobrze, aby dobrze wyglądał, ale też, żeby pomyślał o tym, żeby w jego życiu pojawiło się, powiedziałabym chyba tak, pani Patrycjo, jak najmniej chorób, prawda? Tak. Bo tak jak mówiłyśmy tutaj, otyłość równa się choroby. Najczęściej tak jest, chociaż nie możemy brać wszystkiego pod wspólny mianownik. Ale z całą pewnością jednogłośnie możemy stwierdzić, że zdrowe odżywianie, a także ćwiczenia wpływają korzystnie na nasz rozwój. I teraz chciałam porozmawiać z młodymi ludźmi. Dziewczynki, przyjechałyście tutaj z nami i powiedzcie mi, jak zaczęła się wasza przygoda z tymi sportowymi zajęciami, na które macie możliwość uczęszczać? Moja taka historia z ćwiczeniami i w ogóle ze sportem zaczęła się od momentu, jak w Ukrainie chodziłam na różne zajęcia. Chodziłam na ćwiczenia z pole dance'u, chodziłam na stretching, chodziłam na pilates, ćwiczyłam również na stepach. Chodziłam do siłowni, miałam ćwiczenia z trenerem personalnym, dużo ćwiczyłam. Na WF-ie też zawsze to było dla mnie nie jako lekcja, a WF był dla mnie lekcją dla tego, żeby odpocząć, żeby wypuścić z tej głowy różne takie myśli niepotrzebne i przygotować się do następnej lekcji i być po prostu taką leciutką, jakby, że nie jesteś zmęczona i jest wszystko w porządku. A potem, jak przyjechałam tutaj do Polski i pani Patrycja zaproponowała zajęcia fitnessu, pomyślałam, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że chciałam ponownie wrócić się do tego rytmu życia, do tego, żeby ćwiczyć, żeby móc jakoś ten czas spędzić w korzystną stronę, nie tylko przez internet, przez książkę, bo nie jedną nauką człowiek może żyć, a także, żeby ten czas spędzić w obecności miłych dla ciebie ludzi i
że ten czas będzie spędzony naprawdę w korzystnej formie. Dziękuję bardzo, Wiktoria, że wspominasz o tym, że to nie jest tak, iż przyszłaś do zespołu szkół i nagle zaczęła się twoja przygoda, prawda? To, co pani Patrycja powiedziała na początku, to takie uświadamianie od małego, można powiedzieć, bo widzę, że zaczęłaś wcześniej działać i super, że wróciłaś do tych dobrych nawyków. Natalko, a jak to było u ciebie? Moja przygoda zaczęła się już w dzieciństwie, kiedy w wieku 6 lat poszłam na tańce narodowe w Ukrainie. Od tego momentu ja zakochałam się w ten sport i wszystko, co jest z nim związane. I to jest naprawdę, że w moim życiu jest najważniejsze, które ja odkryłam dla siebie. W takim kierunku. A po kilku lat też odkryłam dla siebie jeszcze nowy kierunek – fitness. Ten kierunek jest dla mnie związany z relaksowaniem, odpoczynkiem od nauki i głowy. Pięknie, czyli powrót również do korzeni i to ważne. Lila, a u ciebie? Ja jestem tą osobą, która nigdy w życiu jakoś nie ćwiczyła. Mogłam ćwiczyć max naprawdę na WF-ie, ale żeby się interesować, czy w dzieciństwie, czy coś, sportem nigdy tego nie było. I jak w pierwszej mojej klasie pani Patrycja pierwszy raz zaczęła mówić o fitnessie, coś takiego, zaczęłam próbować. W drugiej klasie nie za bardzo mi wychodziło z różnych powodów osobistych i zdrowotnych, ale przyszłam nowy rok szkolny ze września z taką pewnością, że zacznę ćwiczyć, że ja chcę ćwiczyć i że to naprawdę jest bardzo dobry pomysł, bo zawsze sport to jest coś fajnego dla zdrowia i dla osoby. Szanowni Państwo, sami słyszymy, że w każdym przypadku może być różnie i niezależnie od tego, czy od razu jakoś zakochamy się w tym sporcie, czy będziemy kontynuować, czy tak jak tutaj powiedziała Lila przed chwilą, były wzloty, upadki, ale jednak z nowym rokiem szkolnym postanowiłam, że rozpocznę, czy tak jak tutaj dziewczyny wspominają, że wracają do tego, co zapoczątkowały wcześniej. I myślę, że tutaj możemy zaczynać wiele, wiele razy, ale chyba warto, żeby zacząć, prawda? Dziewczyny, kiedy postanawiacie, że jednak rozpoczniemy ten nowy rok szkolny z tymi ćwiczeniami, czy jesteście dumne z tej decyzji? Oczywiście, że tak. Natalko, a ty? Tak, oczywiście. Ja też jestem bardzo dumna z takiej decyzji. I proszę Państwa, niezależnie od tego, czy wytrwamy, czy też nie, to będziemy właśnie mogły być dumne. A jeszcze, kiedy zobaczymy jakieś pierwsze efekty, bo chciałabym też, nie wiem, czy tutaj pani Patrycja się ze mną zgodzi, ale przyznacie, że bywa tak, że człowiek chciałby po kilku zajęciach od razu widzieć namacalne efekty. Przepraszam, ale mówię to na własnym przykładzie i no właśnie, ale kiedyś już też, bo zgłębiałam literaturę i tak dalej i zawsze marzę, żeby tych kilogramów było mniej i pytanie zadaję sobie, a co robię w tym kierunku? I z odpowiedzią tutaj już jest gorzej, ale do czego zmierzam? I kiedyś wyczytałam takie mądre zdanie, że tak jak na przykład nie przybyło nam tych kilogramów w ciągu tygodnia, miesiąca, tak też nie da się ich zrzucić od razu. Czy to prawda? Tak, zdecydowanie, ale też trzeba pamiętać, że pierwszy efekt, jaki widzimy po dobrym treningu, to są zakwasy. I ważne jest, żeby wtedy się nie zniechęcić, bo to znaczy, że trening był dobry, to znaczy, że były te mięśnie zaangażowane. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy. O rety, tutaj też mamy mięśnie, boli nas nawet szyja, nawet nadgarstek. O rety, gdzieś tutaj coś jest. I ja o tym wcześniej nie wiedziałam. Także śmiejemy się nawet nawzajem z siebie, schodząc, wchodząc po schodach. Także i potem wracamy. Ważne jest, żeby wrócić, a jeśli są zakwasy, to znaczy, że było dobrze. Właśnie, zakwasy. I tak jak pani tutaj wspomina, wiele osób się zniechęca. Dziewczyny, czy wy miałyście też tak, że po pierwszych zajęciach na przykład pojawiły się te zakwasy i zniechęciłyście się, nie chciałyście wracać? No, z Natalką mieszkamy w jednym pokoju i mogę powiedzieć, że po pierwszym zajęciu, po długiej przerwie, zawsze zakwasy byli. I byli oni takie, no, bardzo silne. Znaczne. Bardzo, ale
te zakwasy i to, jak my, jak pani Patrycja wspomniała, jak my chodziliśmy, jak my po schodach spinaliśmy się, było bardzo śmieszne ze strony, ale te zakwasy nas zaczęli na odwrót motywować, że dobrze, że są zakwasy, to znaczy, że ja nie jestem już jeszcze w takiej formie, że nic nie potrafię, to jest dobrze, że organizm jakoś na to reaguje, że ciało reaguje na te ćwiczenia i że ja coś robię nowego, a on po prostu, no, ciało nie chce za bardzo, ale ja muszę to robić i to motywuje, a niż zniechęcia. Bardzo dobrze, że mówicie o tym, uśmiechacie się, więc ja wiem, jak to boli, ale najważniejsze właśnie, żeby się nie poddać, prawda? I tutaj dobrze, że pani Patrycja was tak motywuje, bo to jest, myślę, bardzo ważne, że działamy dalej, idziemy i to jest piękne, ale w końcu przestaje boleć? Tak, jeśli regularnie ćwiczymy, to tak. Chociaż zależy, bo jeśli na przykład angażujemy jakieś mięśnie, które nie były angażowane przez półtora tygodnia, bo różnie bywa. Mamy swój harmonogram działania, ale jednak czasem różne sytuacje w trakcie wychodzą i czasem jest przerwa dłuższa niż dwa tygodnie. No to wtedy czujemy, ale to już nie są takie mocne. Największe zakwasy są po treningu siłowym, a jednak my nie korzystamy z zasobów treningu siłowego. Raczej gumy, mata i ewentualnie małe ciężarki, które są dostosowane dla kobiet. Rozumiem. Pani Patrycjo, ale tak jak tutaj pewnie wiele młodych osób marzy o tym, żeby nas właśnie posłuchała dzisiaj i być może będziemy dla nich inspiracją, gdyby miała pani na przykład poradzić takim młodym osobom, nie tylko dziewczynom, ale młodym, czy tak jak pani wspomniała, ludziom w różnym wieku, bo ja już nie jestem młodą osobą, ale też marzę o tym, żeby zgubić te parę kilogramów i co wtedy? Od czego w ogóle zacząć na przykład? Co robić? A może konkretnie, co warto jeść? Bo mówimy tak wszędzie, czytamy, żeby nie jeść tej przetworzonej żywności. Ale konkret, co ten młody człowiek miałby na przykład zrobić, idąc do szkoły, żeby nie musiał kupować sobie drożdżówki codziennie? Bo ja też rozumiem, że dni wolności są potrzebne, żeby to nie był zawsze batonik na obiad, na śniadanie. Ja czasami wracając do domu i robiąc zakupy, widzę, co młodzi ludzie kupują w sklepie. I patrzę, jakieś chipsy, jakiś energetyk, jakiś batonik i myślę sobie, zdrowa żywność. Jak to się ma do tego? Mogę tylko powiedzieć tak, jeśli mamy śniadaniówkę, jeśli takie coś istnieje wśród młodych ludzi, ale myślę, że to jest dobry sposób, żeby stworzyć sobie taką śniadaniówkę, to tam 70% muszą stanowić warzywa. Duży trzeba nacisk kłaść na białko, bo ono nam dodaje siły, ono nas nasyci. Najmniej węglowodanów, ponieważ to jest bardzo szybki skok cukru we krwi i tak bardzo, tak samo szybko spada i nie ma jakichś większych właściwości odżywczych, chyba że jednak jest tam dużo błonnika, a błonnik to też nas syci. Myślę, że te warzywa i owoce niegotowe, nieugotowane, niech to będą takie zerwane z ogródka, takie ze sklepu. Świeże. Świeże, tak. No i białko, białko zwierzęce. To też trzeba powiedzieć sobie jasno, że najwięcej białka pochodzi od zwierząt, więc jednak mięso. Ja wiem, że ludzie mają różne poglądy i są zamienniki. Z tego też warto korzystać, jeśli ktoś tak czuje i ktoś tak potrzebuje. Ale no te chipsy, to naprawdę wystarczy poczytać skład, a potem sprawdzić w internecie, co te wszystkie rzeczy znaczą i jak są bardzo dla nas szkodliwe. To jest tak naprawdę przepis na raka, przepis na otyłość, przepis na nadciśnienie, przepis na wiele, wiele chorób. Jeśli jemy to kilka razy w tygodniu, no to nie zdziwmy się, że za 10 lat będą duże problemy. Trzeba pomyśleć trochę inaczej. Jeśli w rodzinie mamy osoby chore i widzimy, jak cierpią, to zróbmy coś innego. Zróbmy coś sobie wcześniej. Przygotujmy sobie dzień wcześniej ten posiłek. Zaplanujmy. Ja wiem, że to wszystko też kosztuje i to jest kwestia też pieniędzy. Ale myślę, że paczka chipsów kosztuje więcej niż dobre warzywko czy owoc. Dokładnie. Ale bardzo się cieszę, że mówi pani o tym przygotowaniu, bo bywa tak, że nie przygotowujemy się i później idziemy po najmniejszej linii oporu i sięgamy właśnie po tę paczkę chipsów czy jakieś batoniki. I tak jak chyba wspomniałam, bo mam nadzieję, że tutaj się i pani ze mną zgodzi, dziewczynki również, że jeżeli nawet od czasu do czasu pojawią się te chipsy czy ten batonik, to nie jest zbrodnia.
ale żeby to nie było notoryczne sięganie po te produkty. Dokładnie. Tak, dokładnie. I dobrze, że się zgadzamy w tej kwestii. Dziewczyny, a powiedzcie mi, czy na przykład wy miałyście też taką świadomość tego zdrowego odżywiania jeszcze przed rozpoczęciem tych zajęć, na przykład kiedy spotkałyście się z panią Patrycją, czy wcześniej też wiedziałyście o tym? Lila, jak to było w twoim przypadku? No, oczywiście, że tak. Też mama cały czas mówiła, próbowała coś przygotować bardziej zdrowego. Oczywiście lubię coś złego zjeść, ale rozumiem to, że najlepiej dla zdrowia, dla człowieka zdrowe jedzenie. Dokładnie. Czyli mamy tę świadomość, niby zdajemy sobie sprawę, no a czasami bywa tak, że właśnie sięgamy po coś złego, ale chyba trzeba o tym mówić. Powtarzać i jeszcze raz powtarzać, edukować po prostu, bo w końcu kiedyś ci młodzi ludzie, tak przynajmniej ja to widzę, że założą własne rodziny i będą próbowały te młode osoby wprowadzać to w życie. I tak nawet powiem szczerze, że patrzę na swoich synów i na to właśnie, że korzystają z tych dostępnych informacji, czytają, sprawdzają, ćwiczą, i potrafią powiedzieć, nie będę tego jadł, bo ile to na przykład zawiera cukru. I myślę sobie, dobrze, że jest taka świadomość u młodych ludzi. Dziewczynki, a czy łatwo wam pogodzić naukę z tymi zajęciami, które są zajęciami nadobowiązkowymi, ale czy można to pogodzić? No, moim zdaniem nawet należy pogodzić te zajęcia dodatkowe z nauką, ponieważ w taki sposób od nauki można odpocząć. Ty po prostu w tym momencie, kiedy ćwiczysz, ty nie myślisz o tym, że na przykład tam jutro mam sprawdzian, a jutro mam to, a jutro może pani mnie zapyta i od razu stresuje się. Ty na odwrót odpoczywasz i to potem wracać po zajęciach do nauki jest łatwiej, lepiej i jest nawet chęć od razu. Dokładnie, pojawia się korzyść. Dziewczyny, u was jest tak podobnie? Tak, jak najbardziej, bo związać naukę z sportem to jest potrzebne dla życia. Po prostu ja myślę, że nauka jest nauką, a sport to jest samorealizacja dla siebie. Dokładnie, dokładnie. I potem zobaczymy te korzyści. Uważam, że to jest bardzo fajny sposób oderwać się od umysłowej pracy, bo mózg nasz też czasami potrzebuje odpocząć i jak ćwiczymy na zajęciach fitnessu, to jest naprawdę bardzo fajny sposób po prostu odpocząć. Dokładnie. Proszę Państwa, ja przyznam, że chyba najtrudniej jest właśnie jakoś tak przetrawić to w sobie, wytłumaczyć sobie, ile korzyści z tego płynie. Ja to mówię nie tylko do tych, którzy nas słuchają, do Państwa, ale mówię to przede wszystkim do siebie. I właśnie, żeby była ta systematyczność, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli zdrowe odżywianie przede wszystkim. A jak jest na przykład z tą magiczną godziną, że Pani Patrycjo, na przykład, że po 18 nie jemy, albo też czytałam, słyszałam o tych okienkach żywieniowych, dziewczyny tutaj się ze mnie śmieją, a może do mnie uśmiechają. Jak to jest? Czy to jest mit, czy to jest prawda? Już tak na zakończenie, bo czas nas tutaj nagli. Może kwestia zapotrzebowania kalorycznego, to też trzeba o tym powiedzieć, że każdy z nas ma inny tryb życia, inną wagę, inne BMI, o tym trzeba pamiętać, ale też nie dajmy się zwariować. Jeśli idziemy spać o 23, a zjemy o 20 i niech to nie będzie nic ciężkiego, nic smażonego, tylko po prostu jakaś lekka przekąska, nic nam się nie stanie. Jeśli będziemy się objadać, przejadać, ja zawsze mówię jedno, wstaję od stołu nienasycona do reszty. Muszę mieć delikatne poczucie miejsca w żołądku i wtedy jest mi łatwiej, ja nie lubię się przejadać, wtedy od razu czuję się gorzej, mam spadek energii, do tego lepiej nie doprowadzać. I nie wiem, czy są jakieś okienka żywieniowe, raczej z dziewczynami czegoś takiego nie stosujemy. Myślę, że to jest racjonalne myślenie o żywieniu, ale nie na zasadzie diety i jakiegoś musu, tylko bardziej wynagradzam sobie, ale to też trzeba pamiętać, żeby nie popaść w drugą stronę, taką problematyczną sytuację, to niech to będzie przyjemność, niech to będzie kolorowe jedzenie, niech to będzie coś, co nam smakuje, co jest dla nas przyjemne.
Serdecznie Pani dziękuję za przybliżenie nam tych zagadnień, które są związane właśnie ze zdrowym stylem życia, ale też z realizacją swoich pasji. I cieszę się, że chciała je Pani przekazać młodzieży w tak wartościowym wymiarze, a tak naprawdę nie tylko młodzieży, bo każdy z tego może wziąć coś dla siebie. Dziękuję za podzielenie się z naszymi słuchaczami tymi swoimi osobistymi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Wam, dziewczynki, również bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej audycji i że pokazałyście nam, jak to wygląda z perspektywy młodego człowieka. Mam świadomość, że temat nie został wyczerpany i cóż, myślę, że może, kto wie, jeszcze do tego wrócimy, może w przyszłym roku kalendarzowym. Wierzę, że uda nam się zachęcić wielu młodych ludzi i nie tylko młodych, ale w każdym wieku, tych, którzy czują się młodzi duchem, do wprowadzenia zdrowego trybu życia w swoim otoczeniu. Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie pozdrowić całą społeczność Zespołu Szkół w Lubaczowie i życzyć wszystkim dobrego roku szkolnego, który dopiero się rozpoczął, a zwłaszcza uczniom klas pierwszych. Szanowni radiosłuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję w trzecią sobotę października, w której poruszymy temat nauczycieli i wychowawców oraz tego, jaką rolę odgrywają oni w życiu młodego człowieka. Zapraszamy już dziś. Do usłyszenia. Audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy!